I'm in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie, pędząc do warsztatu Jafara, z którego zgodnie z fabułą mamy zebrać haracz dla Raisa. O, proszę, mam prawie trzeci level legendy, to mi się podoba akurat. Będę mógł potem zainwestować w punkcik w kolejną rzecz. Myślałem, że mnie zrespi akurat w tym safe house, no ale... Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to... Zaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Dobra, no trochę... Na szybko dotarłem gdzieś tej kotwiczce. Siema, masz kasę? Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w Orse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Okej, no z nim poszło szybko. Czekaj, czy z innymi pójdzie równie gładko. Aha, no że jest z tamtej strony. Okej. Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wejścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Okej. Fajna siekiera. Karabin. Nie, podziękuję. Kurde, żeby jakąś legendarną katanę dorwać, nie? Jestem bardzo chętny na coś takiego. O, ale takie, o właśnie, komponenty, czy to porki do rzucania, to ja zawsze chętnie. Dobra, strzał akurat sobie odpuszczę, amunicję też. Nie chcę... No, chyba, że do strzelby to zawsze chętnie. Co, już mam full? Jas robicie? Czekaj, mam... Nie mam tej strzelby chyba. O, ale właśnie, ale na górze jest skrytka, to zaraz ogarniemy. Tutaj otwieramy. Wyciągaj tę strzelbę, kurde. Ile mogę mieć maksymalnie? Dobra, akurat mnie od razu wrzuciło. Ile? O, 70? Ej, to nie tak mało. Okej, czyli chyba jednak nie kupujesz sztuki, tylko paczki amunicji. W takim razie. Ej, dobra, ale skoro mamy, no to... Pochodźmy teraz z tą strzelbą, bo tak mówiłem, że nie będę chodził, póki mam mała amunicja. A skoro amunicję mam teraz full, no to szkoda nie używać tej. Właśnie tu. To szkoda nie używać tej broni. Dobra, tego może daleko od miasta. Znaczy od miasta, wiadomo, strzał i tak przy... Krain, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brechen. Wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. No, wrócę najszybciej, jak będzie się dało, nie? Jak to się mówi, ASAP. Dobra, tutaj co? No, wiralek. Żegnam. Kurde, mu jeszcze zdążył przeszukać, nie? To było zajebiste. Dobra, szybki przeskok przez tego. Dobra, mam iść tędy, czy gdzieś indziej? Nie, gdzieś tutaj na bok. Okej. Z kim mam zagadać? O. Ej, nie, dość dobrze idę. Do środka muszę iść. Przy wejściu do tunelu, no to tutaj. A, tutaj, okej. Chwilowo trochę pustawo. Dobra, co ja tu mam? Łuk, to... I to... A, bo te toporki to jest broń miotana zamiast tego. Dobra.
Okej, na razie nie ma nocy, więc zamiast tej latarki UV bym sobie te toporki dał. Tylko co właśnie, gwiazdki, toporki? Może najpierw gwiazdki, żeby zużyć. Bo mam tego akurat dużo. Okej. No i dupa, zamknięta. What the hell? Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Kpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Jestem prawie pewny, że tym kurierem mógł być chyba i właśnie ten zombiaczek. Ale mówię, prawie. Okej, okay. Spoko, mieczyk. Sakieweczka. To zawsze na plus. Choć nie powiem, jakbym dorał jakąś elektronikę, byłbym trochę bardziej zadowolony. Okej. Okay. Dobra, dzida. Zajebiście, no nie wierzę, akurat prosto w niego się wjebałem. Znaczy, prosto. Prosto też tak trochę za dużo powiedziane. O, proszę, na tym moście będziemy. Nieźle. Leż. I nie wstawaj. Zrób mi tę przysługę, dobra? Dobra. Dobra, czy są tu jacyś ci? Dobra, już przez to, że ona eksploduje, to wywołuje na tyle duży hałas, że wabi to wirali. A to oczywiście nie jest mi ani na rękę, ani potrzebne. Dobra, tam coś. Okej, tu widzę, jest ta wioska. Tu? Tak, tu jest ta wioska. Dobra. Spróbujmy wycwanić i skoczmy do wody od razu. Czy będzie tutaj? Nie, ale na auto zejdę, spadnę, więc też zamortyzuję to upadek. Także spoko. I czemu to... No weź, serio? Dobra, wytestujmy broń w takim razie po raz pierwszy. Ładnie. Oj, o dziwo, nie zwabiłem wirali chyba. To jeszcze lepiej. O nie, dobra, wróć, jednak nie. Jednak zabiłem wirala. Jestem ci dłużny, stary. Dzięki. Wbiję ci te twoje gnijące zębiarze w tupy! O, bezpieczna strefa, to może ją przyjmijmy jeszcze zanim pójdziemy do wioski. Gdzie ona jest tak konkretniej? Tam wyżej, okej. Okay. Ej, to mam takie pytanie. Skoro, kurde... Kupiłem łącznie 6 paczek amunicji i już mam full. To ile jest w jednej paczce naboi? Gdzie jest łapami? Dobra, 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 spokojnie. Amunicji wystarczy mi dla wszystkich. Ej, niezły zasięg ma ta strzelba, jak kurde. Rozwaliłem zarażonego z takiej odległości. Dobra, wróćmy może do... nożyka, żeby właśnie nie hałasu prowokować. Dobra, i zakamuflujmy się. Dobra. Tutaj powinna być darmowa apteczka, to mi się akurat bardzo podobuje. Otwieramy. O, nawet dwie!
jeszcze lepiej. Halo, Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się im. Bierzemy kartę za ochrony, trzeba więc trochę pochronić. Gdzie z łapami? Jazda! Ciekawe, co zdarzył uciec, gdybym teraz, kurde, nie miał tego, nie? Gdybym kotwiczki nie miał. Zanim zajmiemy się resztą, to przeszukajmy tych tutaj. Kawka, nawet więcej niż jedna. Boże, ile alkoholu można zgarnąć po prostu z tych zombiaków, to jest masakra jakaś. Co? Ej, nie, czemu ja mam tą jakąś biedę rurkę przy sobie? No chodź. Nie pójdziesz. Może być? Co nie? Nie ta opcja. Rura. Nie, no nie! Nie, nawet nie gadać, że tą katanę gdzieś tu zostawiłem. Łapy ode mnie precz. A ty tę katanę bierz do ręki, a rurkę weź do plecaka. Gazę też zgarnąłem, proszę. To akurat rzadki przedmiot, wbrew pozorom, jeśli chodzi o kolor, nie? To jest rzadszy przedmiot niż, kurde, niż ostrze albo niż alkohol, nie? Chociaż alkohol jest pospolity, ale wiecie, co mi chodzi. No nie, póki co, gazy jeszcze tak dużo nie zgarnąłem. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli tu wlezie. No, to już jest spoko, nie? Zamknięte, oczyszczone, teraz znajdźmy gościa, po którego przyszliśmy. Wróć, do którego mamy się udać. Jeszcze apteczka. Halo? Jest tam kto? Siedź cicho. Może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raisa. Jak chcesz siedzieć cicho, to warto się nie odzywać, kolego. Tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie Raiz. Mam coś odebrać. O Boże, to jeden z ludzi Raisa. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. Albo lepiej wyślij go do Gursela. On będzie wiedział, co zrobić. Proszę, my nic nie wiemy. Idź pogadaj z Gurselem. Mieszka nad sklepem. Nad sklepem, mówisz? Czyli pewnie tutaj. To jest pewnie przejście. No, nie tak. Hej! Jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy, Firkin, powiedz mu! Ayla, proszę! Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować! Firkin, skopię ten twój zad! Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miły Bóg! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skop mu zad, Firkin! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był. Zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego.
Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Pewnie ostrzał z marynarki, nie? Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. O, pięknie. Nowe zadanie. Dobra, zobaczmy, gdzie to się znajduje. Gdzieś tutaj. Dobra, na razie to odpuścimy. A gdzie jest zadanie od Raisa? Haracz na przystani. Dobra. No, stosunkowo blisko siebie są, ale wiadomo. Najpierw fabuła, a potem jak... Jeśli właśnie to jest faktycznie ostatni przystanek i nic więcej nie będzie od nas Rais chciał, czy Rais bądź Karim, ale wiadomo, na jedno wychodzi, no to wtedy możemy się jeszcze zająć, myślę, tym człowiekiem w masce. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy! Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też! Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami! Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj! Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Stary, coś za coś. Ja ogarnę to, dostanę antyzynę. Choć wątpię, że dostanę dwie takie skrzyneczki, jak trzy Krain zjarał w tej beczce. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Krain! Krain, odbiór! Coś nie tak? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać w bawełnę! Krain! Potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Brecken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże! Tylko się pośpiesz! No staram się, ale jakby ja nie jestem, chłopie, cudotwórcą. Nie mogę się teleportować do... tego garnizonu. Nieważne, jak bardzo bym chciał. Krain, jak daleko jesteś? Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Oczywiście. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się, co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. Dobra, jestem już w pobliżu. Zobaczmy, co takiego się stało z tym patrolem. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszukaj ciała. Musisz znaleźć małą kopertę z dokumentami. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Są warte więcej niż życia gnojków, którzy je nieśli. Ciekawe, co jest w środku, co? Znalazłeś tę kopertę? Jeszcze nie, poczekaj. Oś ty w mordę! Co jest? Co jest, jakiś ty do mnie strzela? Jak ci się to podoba? The fuck? Co jest? Najwyższy czas. Zdychaj, kurwa. Ja pierdolę. Dziękuję, kurwa, karabin sobie zgarnąłem przynajmniej. Co to za typ w ogóle jest? O, proszę, tutaj bezpieczna strefa odblokowana, bo zajebałem typa, który kurwa jej bronił. Bronił. Dość dużym cudzysłowie oczywiście to wzięte. Jest. Dobra, tego sprawdziłem, tu jeszcze gdzieś na boku było jedno ciało. O. Okej, okay, czyli jeszcze jest jeden? To wychodzi? Jakiś sznurek? Nie obraziłbym się.
A tu jest jeszcze jeden, Boże. Co ten ma? Oczywiście. Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Tak, ale tylko i wyłącznie waszym. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Pomóż mi! Zniknął mój syn, Christoph! Pracujesz dla Raisa, prawda? Tak, dla bezpieczeństwa. Ale nie pójdę do niego z takim czymś. Mój syn jest młody. Myśli buzią zamiast używać głowy. No i nie rozumie, że czasem trzeba trzymać z tymi, co niekoniecznie są całkiem dobrzy. A teraz zwiał do ludzi Brekena, do wieży. Myśli, że będzie biegaczem. To nie jest bezpieczne zajęcie. On się zaraz da tam zabić. On się nie nadaje. Jest za mały do tej pracy. Nie powinieneś sam go poszukać? Nie rozumiesz. Robię broń dla Raisa. Jeśli nowej nie będzie, jak ci jego przyjdą, i ja, i Christoph nie żyjemy. Proszę, zrób to dla mnie, a dostaniesz coś fajnego. Coś specjalnego, okej? Okay? Popytam w wieży. Dam ci znać, jeśli się czegoś dowiem. Ale prawdę mówiąc, twoja ochrona chyba bardziej cię przeraża niż chroni. Powinieneś to przemyśleć. Mhm. No dobra, mamy questa. Tak więc... tym się zajmiemy, ale kiedy indziej, bo w tym odcinku... jeszcze nie będziemy go kończyli oczywiście, ale w tym odcinku chcę jeszcze wrócić do wieży, znaczy do wieży. Bynajmniej do samego Raisa chcę wrócić z tymi paczkami. I zobaczymy, co takiego powie, ale jestem prawie pewny, że tych skrzynek nie dostaniemy. W sumie cudem będzie, jeśli dostaniemy jakąkolwiek antyzynę od tego typa. Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi, o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Raiz na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Szczerze, ja trochę też. Dobra, zobaczmy, co takiego nam Raiz da w nagrodę. Uwaga, strzelam, że będzie to... pół skrzynki. Jeśli okaże się współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, ale złą całą rękę. Rozumiesz? Daję ci schronienie, daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Wiedziałem. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko 5 fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym.
to do mnie, jak wrócisz. Mam coś dla ciebie. Okej, Karim. Więc, jak poszło? Chyba się domyślasz. Co mogę powiedzieć, chłopie? Masz szczęście, że żyjesz. Musi cię naprawdę lubić. O tak, jest moim największym fanem. Nie wpakował ci kulki w łeb, nie rzucił cię na pożarcie gryzoniom, pozwolił ci stąd wyjść w jednym kawałku. Pewnie uważa, że jeszcze na coś mu się przydasz. Albo szuka ciekawego sposobu, by zadręczyć cię na śmierć. Czasem robi takie rzeczy. Uważaj na siebie, chłopie. Cholera. Zajebiście, jeszcze gierę tu brakuje. Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Ja potem się zastanawiam, dlaczego takie organizacje... I to nie tylko gierę, bo organizacje tego typu, takich humanitarnych jest... Ciul. Uwaga wszyscy, mówi Alfie. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży i o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik drzew wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam? Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. Okej. Ktoś, kto zakręcił kurek, nowe zadanie. Dobra, tym się myślę zajmę w kolejnym odcinku, bo w tym na razie już wolę się chociaż wrócić do wieży i dostarczyć tę antyzynę, ale Boże... Kontynuując temat, nie? Powiedzcie mi, jakim cudem organizacje humanitarne, takie jak GRE, jak w przypadku Batman Arkham Origins, jak ten... jak GovCorp, prowadzą chuj wie jakie eksperymenty na ludziach, i ich pracownicy o tym wiedzą. Wiedzą, co się dzieje, wiedzą, co te organizacje wyprawiają, nie zgłaszają tego na policję. Brecken. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Brecken, jesteś tam? Cholera. Jade, tu Crane. Jesteś tam? Crane? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Rais chciał, żebym... On... wydymał nas. Mam tylko 5 fiolek. Co? Cholera! To starczy tylko na kilka dni! Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na 18 piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej i nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. Jade powiedziała mi, że ludzie na 18 piętrze zaczęli się zmieniać. Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzynę do wieży. Masz tę antyzynę? Dawaj mi ją. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się? A kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale... Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Ale patrzcie, samo to, że Crane nawet nie chce po pierwsze myśleć o czymś takim jak... przyprowadzenie Jade do Raisa, przyprowadzenie czy uprowadzenie, ale wychodzi na jedno a to samo. To jest jedna rzecz, a druga, że nawet nie wspomniał jej o tym, czego Rais tak naprawdę jeszcze zażądał, żeby dostać więcej tej antyzyny. Pokazuje, że ma on sobie krztę honoru. Dobrze cię widzieć, Crane. Ciesz się, że nie widziałeś. Może szkoda, że mnie tu nie było, bo może bym jakoś pomógł, nie? No ale niestety, nie możemy być w dwóch miejscach naraz, prawda? Dobra, pogadajmy na koniec jeszcze z Breckenem.
Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... to byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. O proszę. Pogadanko z Gierę? No ale to myślę już na sam koniec. Na sam koniec. W następnym odcinku dopiero. W tym ode mnie to już będzie tyle. W kolejnym pogadamy sobie z Gierę na dachu. No ale pewnie raczej nie będą skorzy do wznowienia zrzutów. Biorąc pod uwagę, że teraz je przerwali tak z dupy praktycznie. Dobra, w razie gdyby coś się odpaliło, to nie wchodzę dalej. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dying Light. Cześć!